Witam serdecznie, moim gościem Sławomir Jasiński, Honor. Cześć, witam. Zrobiliście sobie dzisiaj prawdziwy pokaz szczelecki, jeżeli chodzi o was zespół. Wygrywacie z Casablanką 11-2, jeżeli się nie mylę. Fantastyczna gra. Udało się. Trochę do gdzieś takiej rozsądnej głowy było spokój z tyłu i to zaowocowało. Udało się szczelić? Chyba to jest, tak powiem, umiejętności. Nie, wiesz co, rozsądek, wiesz, taki gdzieś tam z tyłu spokój, nie szarpaliśmy do tyłu, były akcje, wykorzystaliśmy i to zaprocentowało, także jest okej. Okay. No właśnie, widzę, że tym spokojem potraficie rozgrywać lepsze mecze niż taką nerwówką, czy tam powiedzmy szarpaniem grom. To jest taka bolączka czasami, jak gdzieś tam, wiesz, zimne głowy nie ma, gdzieś tam chwila nerwówki, to czasami te bramki wpadają. A jak gdzieś tak wszystko się od tyłu zaczyna spokojnie, to i z przodu wyjdzie, także to jest taka metoda, chyba myślę, dobra. Dzisiaj kończycie mecz z uśmiechem, tydzień temu, czy tam dwa tygodnie temu, bardziej rygorystycznie podchodziliście do swojej gry. Jakbyś ocenił ten sezon ogólnie? Nie patrzmy tylko na dzisiaj, czy na to, co było tydzień temu. Oceńmy 14 kolejek za nami. Jakbyś ocenił postawę Honera? Wiesz co, sezon dobry. Liga też bardzo wymagająca. Każdy z każdym mógł wygrać, jak i przegrać. Także w pierwszej kolejce gdzieś tam w rundzie 4 zwycięstwa, 2 remisy i 3 porażki nie wystarczyły, żeby tam gdzieś się utrzymać. Tak miznęliśmy się po prostu troszeczkę, ale no wysoki poziom, także wszystko jest okej. Okay. Jesteś doświadczony o kolejne 14 kolejek w naszych rozgrywkach. Gdybyś miał tak teraz cofnąć czas, a być bogatszy o tą wiedzę, to inaczej byś postępował z drużyną, nie wiem, inna taktyka, inne osoby. Coś byś zmienił, coś hulało, coś nie hulało? Ja na pewno bym zmienił bramkarza, także wiesz, poszedłbym do przodu. Po dzisiejszym meczu ja bym powiedział, że jednak ty, oprócz tych osób, które strzelały te gole dzisiaj, byłeś wiodącą postacią tego meczu. Nie, no każdy był wiodącą dzisiaj postacią, także wszystkim wychodziło, akcje się kleiły, także mecz ogólnie na zero z tyłu był na początku, potem gdzieś takie 2 bramki się przydarzyły, ale to tak. 6. miejsce w sezonie 2019-20. To dobry wynik? Każdy wynik jest dobry, także tak na początku powiedziałem, że my to traktujemy jak dobrą zabawę, a przy okazji gdzieś tam ruch, także każdy wynik nas satysfakcjonuje, no i tym bardziej taki. Taka moja ostatnia dygresja na koniec, patrząc na to, co prezentowaliście na Orliku, oczywiście tam były też inne osoby, ale patrząc z porównaniem na to, co pokazaliście na futsalu, to ja widzę, że Honor zrobił dość duży, nie tylko mały i średni, ale duży postęp, jeżeli chodzi o przede wszystkim takie wyrafinowanie gry i tą układankę taką sportową. Cieszę się, że to zauważyłeś, że to widać, my też to widzimy, także myślę, że na następnej edycji zrobimy jeszcze jeden krok, także będzie jeszcze lepiej. Sufix Digi czy futsalu? Może to i to. Mam nadzieję, że władze usłyszą. Dziękuję za fajny sezon. Dziękuję za to, że Honor nie tylko jest sportowo z nami, ale też finansowo nam pomaga, bo dzięki temu też możemy tworzyć taką ligę. I proszę podziękować, ale oczywiście będę dziękował szefostwu. Dziękuję za udział. Ja też dzięki za piękną galę, jaka będzie przed nami, także za cały sezon, także szapoba też z układaniem terminarzy, już ci to wspomniałem, trafiłeś niezmiernie, liga jest emocjonująca do samego końca, także w ostatnich kolejkach jest mecze decydujące o mistrzostwie, o spadku i o barażach, także nie wiem jak to zrobiłeś, ale następnym razem ustal nas jako ostatni mecz, także może to coś będzie też jakimś wyznacznikiem, także jakiejś przyszłej ligi. Także okej, okay, także wszystko jest okej, okay, także do następnej ligi. Dziękuję za takie miłe słowa. Do zobaczenia. Dzięki.